Cześć, ja jestem Wiola i witam się z Wami w kolejnym vlogu na swoim kanale. Mamy już godzinę 14 i mieliśmy zaplanowane z rana sobie zrobić jakieś fajne śniadanko, ale jak zwykle plany jedno, rzeczywistość to druga strona, także nic z tego nie wyszło, dość późno wstaliśmy. No ale w ramach rekompensaty moja lepsza połowa zabrała mnie dzisiaj na śniadanko do restauracji. I a propos tego, bo do czego dążę, dzisiaj mamy taki dzień restaurowania, jeśli się tak powiem, bo w sumie potem pod koniec dnia idziemy na urodziny do znajomego i również jesteśmy zaproszeni do restauracji, także taki dzień u nas. A nagrywam to w sumie wszystko z jednego tytułu, bo u nas w Niemczech, żeby pójść do restauracji, trzeba być albo zaszczepionym, albo ozdrowieńcem, albo mieć test. Test chwilowo jest niepłatny, ale od 11 października trzeba będzie taki test zapłacić. Gdzieś tam słyszałam takie kwoty rzędu 15-20 euro. Zobaczymy więc. Ale mam wrażenie, że panuje taka zmowa zmilczenia. A chodzi mi o to, że idąc do restauracji, ty nie mówisz, że jakby jesteś zaszczepiony albo i nie jesteś, a ktoś w restauracji się nie pyta ciebie, czy masz świadectwo albo też czy jesteś zaszczepionym, czy masz testa, czy ozdrowieńcem, jakkolwiek by nie było. I można jakby do restauracji śmiało pójść, bo ktoś ciebie nie pyta, ty nie mówisz, czy masz, czy nie masz i jakby każdy chce zarobić, a ty jako klient masz ochotę sobie coś zjeść i się gdzieś tam wybrać, więc nie mam pojęcia, jak ta zasada niby 3G, która jest u nas prowadzona, tak naprawdę funkcjonuje. Ale prawda jest taka, że jak mówię, nikt nie pyta, więc chyba można korzystać. No. Widziałem Gacenów. Co? Nie widziałeś Gacenów? Jesteśmy na stacji, która jest niedaleko nas i tutaj mają też takie produkty polskie, bynajmniej tutaj było na billboardzie pokazane. Stacja nazywa się Star i tutaj jest jedną stacją, w której też są hot dogi, a znaleźliśmy się na niej w sumie, bo wybieramy się do Bremen. A tak, taki dzisiaj dzień. Taki w sumie przyjemny dzień dla człowieka, bo w restauracjach sobie dzisiaj będziemy jeździć i co? I po sklepach, także dla kobiety na pewno dobry dzień. Dla mężczyzny może niekoniecznie, ale kobiety lubią takie dni. Jeszcze bo tam gdzieś był po drodze Douglas, to już w ogóle byłby najlepszy dzień w życiu. Ale nie mówię, że coś masz do powiedzenia? Nie? No, także może mi się uda kogoś przekonać. Aha. No. Okej. I tak, i kończąc przekaz. Widzimy się za momencik. Możemy jechać? Możemy jechać, jasne. O Jezus. Wchodzimy trochę. Chodźmy się trochę, bo w sumie ciepło się zrobiło, nie? Czy nie smakuje? Nie smakuję, dobra. Kokos dla Awery polecam. No i dobra, więc tak, byliśmy w sklepie, zakupy nieudane, dla kogo udane, dla kogo nie, dlatego nie, czyli ja sobie szukam czegoś, bo za chwilę planujemy urlop i na wakacje pojechać, no i to są jakby normalne, nie mam nic po prostu. Jednym się pocieszam, powiem Wam, już na sam koniec wychodząc taka zmarnowana, zrezygnowana i trochę
mniej szczęśliwa jak to kobieta, która sobie jej kupiła. Zahaczyłam o coś takiego. Czekaj. Nie mam pojęcia, jak tam wy, ale dla mnie mała rzecz. A cieszy. Przed słońcem to raczej mało wiele chroni, ale chociaż nie zostałam z niczym, a podoba mi się bardzo. Także zaoszczędziłam w tym wypadku, bo portfel jest pełniejszy, albo nie wydadzą kwotę. No, ale co ważnego jest? Co, jaka ważna rzecz jest? Już mam takie, pokazuję, poczekajcie, to nie jest tak. Ale tam zakręcić. Tak nie jest wcale łatwo. I w ramach tego, że za chwilę będziemy się urlopować i samolotem lecieć, nie tylko, to jako osoba, która... Czekajcie. To jest rondo beznadziejne. Jako osoba, która w ogóle nie potrafi spać w podróży, zakupiłam sobie pomoc w TK Maxie. I bardzo fajne jest w tym to, że, jak wam pokazuję, jest poduszkę, ale to jest memory, że, ona, że to jest taka poduszka, która zapamiętuje jakby no was, tak? Was, wasz odcisk, wasz ślad na tej poduszce zapamiętuje w momencie, w którym ją jakby macie. No nie wiem, nie? Nie czuję tego. Czujesz to? Na kaślina z boku. Dwa pół litra alkoholu, to jeszcze może. No. Nie miałam czegoś takiego. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Więc to jakby okej. Okay. To nie to, co chciałam kupić, ale trafiło się. W sumie przyda się na pewno. Jak nie mi, to chociaż mojej lepszej połowie, która potrafi wszędzie zasnąć. Więc będę miała tylko takie wspomaganie i umilacz. I może szyjka będzie mniej bolała, może szyjka będzie mniej sztywna przez to. Śpisz? Może nie śpisz? Ja tak śpię. A ja nie. Pogramy w karty, porobimy coś. Co u ciebie słychać? Zagrajmy w Chińczyka. Daleko jeszcze. No. I taka poduszka, jedna dla mnie. Druga, co? Nie powiedziałeś? Druga dla Kacpra. I może uda się dotrwać, jakby dolecieć do miejsca docelowego. Tam żeby dojechać. Bo szykuje nam się dość intensywny czas. Więc jeszcze nie mam pojęcia, jak z nakrywaniem będzie. Zobaczymy. To jest jakby przy okazji. Bez stresu, bez pięć, więc jak nagram, to nagram, jak nie, to nie. Kamerę zabiorę, ale nie, może niekoniecznie ją wyciągnę. Zobaczymy zresztą, jak się potoczy, bo nic na siłę przecież, nie? Tak, tak by było. Też się. Cheers. Nie, naprawdę nie smakuje, ale dobre. To tak nie się robi. A pokaż? A poka, poka. To już pachnie średnio. A chcesz go sobie posłuchać mojego? Tak, jeszcze gorsze racje, tak? Okej. Nie mógł spać. Za chwilę pasa malowa będę testować. Zmień kokosa szybko. No a na aż tyle energii nie nastawiałam się. Ja rozumiem, ale to jednak... Świństwo, świństwie. I nie aż taki. Red Bull nie jest świństwem? Nie aż taki. To co jest większe? Omijając tylko jeszcze wkład alkoholu do tego?
No i widzisz, dodaj 2 do 2. Jakby pił to z alkoholem, to duże świństwo. A takie świństwo. Takie świństwo. To czyli mówiłam właśnie. Mam to nagrane tym razem. Pokażę ci, udowodnię. Widzisz, co się udało nagrać. Aaaa, mam cię. To tylko na szybko, bo weszłam do Action po maseczki, bo tam się naprawdę bardzo opłaca. Macie fajne maski, kod Garniera z normalnie kosztują powiedzmy z 2 euro, a tak są po niecałe 9 centów, chyba dosłownie 89 czy 69, 84, nie, 89 centów. No ale dobra, mniejsza z tym. Jakby maseczki każdy wie, każdy zna, jak wyglądają, ale kupiłam sobie dla dziewczyn takie coś. Czekajcie. Wijąc. Co my tu mamy? To są 4 maseczki, jakieś safari i dodatkowo jeszcze masz uszka do tego wszystkiego. Więc jest opaseczka, są 4 maski. I całość kosztowała niecałe 4 euro. No, trudno. Tam powiedzmy, że niech będzie to mniejszy grzech zamiast Douglasa. Dobra? Bo trochę tego kupiłam jeszcze. Jakby mam więcej. Także i tak się całkiem dobrze spisała, uważam. A wy nie? Co sądzicie? Cześć, witam się z Wami w bardzo bolesnym dniu vloga dla mnie. Chyba jednym z najgorszych, jaki może być, bo wybieram się do dentysty. I nie będzie wcale przyjemnie, bo będę miała wyrywanego zęba. I oczywiście, jeszcze tylko wspomnę dlaczego. Zęba będę miała wyrywanego, bo za tydzień zakładam sobie aparat ortodontyczny. A żeby to zrobić w moim wypadku, niezbędne jest usunięcie akurat jednego zęba. No i żeby nie było, że przecież normalna jestem, to nie jak zwykli śmiertelnicy mają przeważnie usuwane ósemki, albo czwórki, albo piątki, albo jakiś taki gdzieś tam z tych tylnych zębów, to oczywiście jak zawsze pod górkę będę miała wyrywalną dolną dwójkę. Ponieważ tak w moim przypadku zadecydował lekarz, że to jakby najlepsze skutki przyniesie. No i za niecałą godzinę powinnam być u lekarza już na krześle siedzieć, a trochę się stresuję. Jeszcze jakoś nigdy takich nieprzyjemnych wizyt u dentysty nie miałam, a teraz szykuje się naprawdę gruba akcja. I na chwilę obecną już się pojawił lekki stresik. Lekkie podnerwowanie jest. Nagrywam to wszystko dlatego, ponieważ sama jestem ciekawa efektów. Gdzieś jak sobie zrobię zdjęcie na telefonie, jakiś przed i po, to gdzieś ten telefon zawsze można zniszczyć, zgubić. Mogą się stać różne rzeczy, a jak to sobie prześlę na YouTube'a, to będzie tak długo tam, aż ja nie zdecyduję o likwidacji albo kanału, albo filmu, albo czegokolwiek. No i to takie swoiste będzie dla mnie porównanie tego właśnie, jak to wyglądało na dzień, w którym od wyrywania zębów, po noszenie aparat, a aż po to, jak to wszystko się mniej więcej już zagoi i ten uśmiech będzie szedł w takim kierunku, w jakim ja sobie życzę. Nie wiem, czy resztę tego vloga uda mi się nagrać, bo jeszcze nie wiem, w jakim stanie ducha będę. Najchętniej chciałabym pełną narkozę, ale chyba dla jednego zęba to jakby tego nie zrobią, nie? No. I nie wiem też, czy cokolwiek potem będę mogła jeść. Więc jakby nie patrzeć, taka dieta cud przy okazji, więc napiję się chociaż jeszcze kawy, póki mogę, bo jeść mi się już chyba ze stresu nie do końca chce. No i nie wiem, czy zobaczymy się po, bo nie wiem,
nie będzie wstyd się pokazać z taką opuchniętą twarzą i bez przedniego zęba, ale w głowie mam jakby końcowy efekt tego, także przez ten czas najgorszy trzeba przebrnąć i potem już będzie tylko lepiej. Także do potem. Znajduję się właśnie przed kliniką, gdzie muszę usunąć ząb. Dzięki Bogu, chociaż dzisiaj nie pada, bo ostatnio jak byłam na konsultacji to lało, więc może będzie trochę bardziej pogodny dzień. Dzięki Bogu za maski, bo nie będzie widać ani znieczulenia w sumie, ani braku zęba, chociaż przez chwilę. Stres sięga zenitu. Także odzywam się tak do Was tylko na krótko. I pewnie widzimy się już po, o ile to wszystko przeżyje. Więc trzymajcie za mnie kciuki. Paj! Tak teraz się prezentuję na fotelu już. Po paząbku. Przydałby się ktoś, co by za rękę podtrzymał. Ale takie czasy są, że bez towarzystwa. Właśnie nagrałam materiał i nie, chyba nie tak, nie nagrał się. Witam przed Wami po wyrwaniu zęba. Jeszcze niczego nie działa, jak widać. Nie będę zbyt długo i dużo mówić, bo się boję, że się przygryzę i nie będę tego kontrolować. Więc jak mówię niewyraźnie, to sorry, ale generalnie mówię mało wyraźnie, także kto wie, ten się przyzwyczaił do tego. Więc czeka się. Szpaga do małego papierosa jest? No. Nie wiem nawet, ale coraz bardziej się ten. Co? Jakby w bok mi idzie. Mam taką. Ząb ci idzie w bok? Ci nie, warga. No serioszka, no zaraz. Kurde, no jak pan. Jak Edu chodzi. Ale no zobaczcie to. Było trzeba wziąć coś wolniej z pracy. A to puści, nie? Do 20 na pewno, nie? Tyle czasu aż? No, a chcesz, żeby cię potem... No nie, to myślałam, że 3 godziny. Tabletka i heja banana, nie? Może coś pójść nie tak. No, jeszcze dzisiaj z tym do pracy idę. Także... Cały dzień w masce. O, faktycznie maska. No mówiłam, że dzięki Bogu za maskę. Fantastycznie. Przefantastycznie. No. Wow. A kto się patrzy, co? Aha. Gosiu, muszę trzeba tą twarz rozciągnąć. Tak bokiem drugim będę mówić jeszcze gorzej. O, dobra, teraz mówić to. Wziąłam sobie zęba na pamiątkę. Ale już nikt nie zginął. Pod poduszkę trzeba włożyć. Buszka, zębuszka przyjdzie. I co, da dzięki? No. Da pieniądze? No. A mogłaby tak większą ilość sypnąć? Aby jakiś bonem do Douglasa? No. Tak jest okej. Okay. Chwilowo nie boli, jest w porządku. Dzięki za uwagę. Bye.